Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. To znowu kolejny bardzo krótki live dla tych wszystkich znowu, którzy są poza Chrystusem. Tak, co jakiś czas robię króciutkie live dla tych, którzy nie mają czasu na nic długiego. Często może się zastanawiać, dlaczego takie osoby jak ja w kółko głoszą Ewangelię, kółko głoszą Jezusa Chrystusa. Dlaczego i o co chodzi w tej Ewangelii? Przecież ty sam na pewno jesteś chrześcijaninem. Prawdopodobnie zostałeś wychowany w religii rzymskokatolickiej. By dojść do tego w ogóle, czym jest Ewangelia i po co głosimy Jezusa Chrystusa, jest potrzebą, byśmy wrócili do samego początku. Do samego początku, kiedy to został stworzony Adam i Ewa. Adam i Ewa zostali stworzeni między innymi po to, by mieli bezpośredni kontakt z Bogiem, mieli bliską relację, rozmawiali z Bogiem, w cudzysłowie oczywiście, nie widząc Boga, ale mieli właśnie tą relację, żywą relację, codzienną relację, żyli w zgodzie z Bogiem i spełniali Jego wolę. Przez grzech, jak wiemy, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Adam i Ewa oddzielili się od Boga. Powstał grzech, a jak czytamy, grzech oddziela nas od Boga. Nic nieczystego nie może mieć kontaktu z Bogiem, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o życie wieczne. Dlatego też Adam i Ewa zostali za to wypędzeni z ogrodu Eden. Dokładnie za to, że postanowili sami decydować, co jest dla nich dobre, a co złe. Za to utracili relacje z Bogiem. Było więc niemożliwością to, by to przywrócić. Tą kwestią, którą przywrócił dla nas Bóg, jest przyjście Jego Syna na ziemię, jest śmierć Jego Syna, który umarł za nasze grzechy. Czytamy w Biblii, że Chrystus po to przyszedł, umarł i zmartwychwstał, abyśmy my nie żyli już dla siebie, ale żyli dla Niego. I widzisz, tutaj jest cała puenta Ewangelii. Utraciliśmy raj, utraciliśmy życie wieczne przez naszych prarodziców. Adam i Ewa utracili kontakt z Bogiem, taki kontakt, jaki mieli na początku, świętości w doskonałości. Jezus Chrystus przyszedł po to, by nas pojednać z Bogiem. Skoro zrobił to Jezus Chrystus, naszym jedynym biletem do pojednania z Bogiem jest życie dla Jezusa Chrystusa. To On jest bramą owiec. To On jest tym, który nas z Bogiem pojednał. Nie możemy więc przyjść do Boga w inny sposób. Religia, czy to Świadkowie Jehowy, czy katolicy, jakakolwiek inna denominacja chrześcijańska nie jest postawiona, nie jest środkiem do tego, byś osiągnął zbawienie. Jest to ponowne oddanie swojej woli Bogu. Swojej woli Bogu. By to Bóg decydował, tak miało to być i było na początku, co jest dla nas dobre, a co złe. To posłuszeństwo przez zerwanie owocu, złamanie zasad Bożych, zaprzepaścili Adam i Ewa. Inaczej mówiąc, powiedzieli, my od teraz będziemy decydować o tym, co jest dla nas dobre, a co złe. Jeżeli odwrócimy więc tą sytuację poprzez Ewangelię, poprzez Jezusa Chrystusa, jedynym środkiem pojednawczym jest właśnie Jezus Chrystus i jedynym środkiem jest powrót do tego, by to Bóg decydował o tym, co jest dla nas dobre i złe. Dlatego nie wystarczy to, że pójdziesz do kościoła, nie wystarczy to, że czynisz jakieś obrządki, a powracając do domu żyjesz jak reszta świata. Żyjesz w grzechu, żyjesz w grzeszkach, nie masz ochoty ani zamiaru tego porzucić. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie przyjdziesz do Boga poprzez Jezusa Chrystusa, jeżeli nie dowiesz się, co jest wolą Bożą, co Bóg mówi, co jest dobre i złe, nigdy nie osiągniesz tego, co Bóg obiecuje przez Jezusa Chrystusa, ale wciąż będziesz w tej pozycji, w której stał i jest cała ludzkość z powodu Adama i Ewy. Przez to, że sami zadecydowali, co jest dla mnie dobre, a co złe. Dlatego tak często mówimy o Ewangelii, tak często mówimy o Jezusie Chrystusie, tak często nakreślamy różnicę pomiędzy religią chrześcijańską a drogą Chrystusową, oddaniem się Bogu. Zadam ci proste pytanie. Jeżeli dzisiaj przyszedłby Jezus Chrystus, czy jesteś gotów na to i zapanowałoby Królestwo Boże na ziemi,
Czy jesteś gotów, przygotowany i czy chcesz, by Twoja wola działa się, wola Boża działa się w Twoim życiu, by każdego dnia spełniać wolę Bożą, by Mu służyć, nie żyć już dla siebie? Czy rozumiesz puentę całego tego krótkiego nagrania? Jeżeli już dzisiaj nie oddamy swojego życia, naszej woli w ręce Boga, no to w jaki sposób Bóg uzna nas za godnych, jeżeli przyjdzie i zapanuje tutaj Jego Królestwo? My dzisiaj musimy być poddani już temu Królestwu, czyli oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, oddać swoje życie Bogu. Chcę Ci wyraźnie powiedzieć, że poprzez zapowiedzi biblijne, poprzez proroctwa biblijne co do tego okresu, w który za niedługo wejdziemy, czy ludzkość wejdzie, okres wielkiego ucisku, jeżeli nie chcesz dzisiaj dobrowolnie oddać swojego życia Bogu, nie chcesz dobrowolnie oddać swojego życia i swojej woli Jezusowi Chrystusowi, to w przyszłości będziesz do tego zmuszony, by tą wolę oddać Antychrystowi. Bo tak, przyjdzie Antychryst, przyjdzie ten, który zniewoli całą ludzkość. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli tego nie przyjmiesz, zostaniesz zabity. Nie będzie to dobry władca, nie będzie to dobry wybawca, zbawca, zbawiciel, w cudzysłowie, ale będzie to ktoś, kto będzie działał na zasadzie szatana, na zasadzie diabła, na zasadzie samolubstwa, egoizmu. Nie są to ciekawe rzeczy i nie jest przyjemnie mi o tym mówić, ale taką przyszłość dla świata zapowiada Biblia. Tysiące różnych proroctw, które znajdujemy w Słowie Bożym, wszystkie się spełniły. Zostało ich naprawdę niewiele i dotyczą złego okresu, który wejdzie cały świat. Jak powiedziałem, w okres wielkiego ucisku. Dzisiaj jeszcze żyjemy w czasie łaski. Mamy jeszcze czas, mamy jeszcze okazję, szansę, by dostosować nasze życie do woli Bożej. By to Bóg decydował, co jest dobre, a co złe. A to, co Bóg zdecydował, jest to, byśmy oddali swoje życie Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, pokutowali i porzucili swoje grzechy i zaczęli żyć Bożym życiem. Tego Ci życzę, zainteresowania się tym wszystkim, modlitwą do Boga, by pomógł Ci znaleźć samego siebie, byś tym wszystkim mógł się odnaleźć. Życzę Ci jak najlepiej. Z Bogiem.